Ruszamy na całego. Myślę, że to jest naprawdę bardzo szybki proces inwestycyjny, bowiem od powstania spółki minęło tak naprawdę półtorej roku czasu. W tym czasie, i to jest chyba kluczowa sprawa, udało nam się łącznie pozyskać na realizację tego zadania 18 milionów złotych. To jest naprawdę niebagatelna kwota, bo w ubiegłym tygodniu wpłynęła do nas informacja jeszcze z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowe 6 milionów 900 tysięcy ze słynnego Krajowego Planu Odbudowy, czyli fundusze unijne, środki europejskie płyną także szeroką ławą do Wojkowic. To, co cieszy, to to, że na osiedlu Sucharskiego, tutaj właśnie w Wojkowicach, w bardzo spokojnym miejscu, powstanie 51 zupełnie nowych mieszkań dla osób, które zdecydowanie tej pomocy dzisiaj potrzebują. Generalny wykonawca w kontrakcie, który został zawarty w wyniku przeprowadzonego przetargu, zadeklarował 10 miesięcy. 51 mieszkań, 51 miejsc parkingowych, budynek pięciokondygnacyjny z komórkami lokatorskimi przypisanymi do każdego mieszkania. Będzie to budynek z prefabrykatów keramzyto-betonowych, z windą, który będzie zawierał mieszkania od 35 do 86 m2, niektóre nawet dwupoziomowe.